20 lat temu Polska weszła do Unii Europejskiej. W 2014 roku został uruchomiony Facebook. Budynku Opery Podlaskiej jeszcze nie było, a województwo podlaskie po raz pierwszy wyróżniło wyjątkowe marki. Tymi wspomnieniami rozpoczął się wyjątkowy wieczór, gala Podlaskiej Marki Roku, w której w nowej roli po raz pierwszy uczestniczy Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego. To konkurs, który docenia naszych przedsiębiorców oraz naszą społeczność za działania i przedsiębiorcze, ale takich, które służą rozwojowi i województwa, i jego mieszkańcom. 20. edycja historyczna, co roku więcej kategorii, konkurs bardzo się rozwija. Ilość zgłoszeń pokazuje, że jest to najważniejsze wydarzenie w naszym regionie. Dzisiaj mamy wójtów, burmistrzów, starostów, ale także przedsiębiorców, społeczników z całego województwa. Myślę, że sala Opery Filharmonii Podlaskiej dzisiaj pęka w szwach i to pokazuje, jak to ważne jest wydarzenie. Przez minione dwie dekady konkurs rozwinął się. Podlaska Marka Roku to najważniejsza nagroda gospodarcza województwa podlaskiego, doceniana przez różne środowiska, nie tylko w województwie podlaskim. Od 20 lat wybieramy podlaską markę, produkty, wydarzenia, osoby związane z województwem podlaskim, ale też rozsławiające ten region podlaski w całej Polsce, w całej Europie, na całym świecie. Cieszy to, że wiele firm związanych jest z rolnictwem, z tą otoczką wokół rolnictwa. To firmy maszynowe, nasze spółdzielnie mleczarskie. Cieszy, bo to się rozwija, a wspólnie z tym rozwija się region. Cieszy też to, że każda z osób wyróżnionych, nagrodzonych traktuje jako wyzwanie i na kolejne lata, kolejne inwestycje. Chcę właśnie pochwalić się już podlaską marką, ale oczywiście rozwijając dalej swój biznes, swoją firmę, chcę sięgać po raz to nowe wyróżnienia, nagrody, bo to jest też dowód uznania dla ich ciężkiej pracy. Jest to nowe otwarcie, nowa taka gala, do tego jubileuszowa, więc ja myślę, że warto by o tym mówić jak najszerzej, dlatego że mamy czym się pochwalić w całym kraju i to są osoby, produkty, firmy, instytucje, którymi mamy prawo się chwalić, które promują nasze województwo i z tego jestem bardzo dumna. Gratuluję wszystkim nominowanym i tym, którzy wygrali. Myślę, że to wspaniałe, by nieść tą nowinę, że województwo podlaskie ma tyle wspaniałych produktów, osób i instytucji, którymi może się pochwalić. Podlaska Marka Roku to doskonała promocja naszego województwa. Już od 20 lat to robimy. Mamy tutaj 10 dyscyplin. Począwszy od turystyki, kultury, odkryć, biznesu, produktów spożywczych i tak dalej, jak Państwo widzą, ogromne zainteresowanie, prawie 356 produktów zgłoszonych, z tego wybranych 156 do ostatniej tak zwanej prostej. I dzisiaj 10 najlepszych wybierzemy właśnie na, udekorujemy na tej gali. Siłą Podlasia są ludzie, a już to, co powiedziałabym szczególnie, to kobiety, dlatego że podlasianki, tak bym powiedziała, tak naprawdę podbijają świat. Paradoksalnie, nie wiem, czy pani wie, ale też bardzo ich dużo jest w Belgii. Więc to a propos Brukseli, ale ja myślę, że ta siła ludzi niesłusznie uważam, że jest nazywane w ogóle akurat do nie Białystok, tak, ale Podlasie taką przez niektórych Polską B. Ja uważam, że to jest absolutnie niesprawiedliwe, ale rzeczywiście można powiedzieć, że niektóre te części są trochę rzadziej może odwiedzane, rzadziej wspominane na takiej arenie polskiej, kiedy się o tym mówi. Ja na pewno chcę to zmienić. To znaczy jednym z moich planów takiego rozwoju dla regionu, myślę, o którym może moi poprzednicy nie myśleli, to ja uważam, że właśnie takie wydarzenia kulturalne, które powinny mieć miejsce
i w Białymstoku, a to już się dzieje, bo jesteśmy w Europejskim Centrum Kultury, ale również w mniejszych miastach, miejscowościach, takich jak właśnie Łomża, czy Hajnówka, czy jeszcze inne, które mam w głowie, już jakby tworzę sobie też takie pewne pomysły i programy przy współpracy z osobami, które są na miejscu, ponieważ bardzo mnie też interesuje to, czego chcą mieszkańcy. Także ja uważam, że trzeba wypromować ten region, ponieważ to, co ja chcę zaproponować, na przykład takie festiwale mniejszych nawet form, ale które mogą zostać znane na całym świecie. I tak to się to dzieje i ja to zaobserwowałam też. Bardzo często tak się dzieje, że mniej znane miasta zaczynają być bardzo popularne, rozkwitać tam, ludzie zaczynają przyjeżdżać, bo jest jakieś wydarzenie, które się dzieje, które aktywizuje nawet ludzi na całym świecie. O miano Podlaskiej Marki ubiegało się 28 nominowanych w 10 kategoriach. Kapituła konkursowa wskazała najlepsze, najbardziej wartościowe przedsięwzięcia, produkty i wydarzenia, które były realizowane w ubiegłym roku na terenie naszego województwa. Tegorocznych laureatów poznaliśmy podczas uroczystej gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej. I tak produktem spożywczym roku 2023 zostały wysokobiałkowe jogurty dla dzieci Łapskiej Spółdzielni Mleczarskiej. Nagrodę prezesowi wręczył europoseł Tomasz Frankowski. Robi się dobrze, w sposób naturalny, technologia tradycyjna i z dobrej jakości mleka, którą pozyskujemy od naszych producentów. To są produkty zawierające naturalne składniki mleka, szczególnie dzieciom są polecane, no i osobom, które trochę chcą poprawić sylwetkę w temacie, powiedzmy, kulturystyki, bo w niektórych rodzajach zwiększamy ilość białka, które jest potrzebne jako budulec do tkanki mięśniowej. Od kilkudziesięciu lat, od momentu transformacji, podlaskie, łomżyńskie, mlekiem stoi, nic się nie zanosi w tym temacie, żeby inaczej było. Najlepszym produktem użytkowym wybrano naturalne kosmetyki do pielęgnacji włosów, skóry, głowy i ciała Neboa, wyprodukowane przez spółkę Eurus. Inwestycją roku 2023 została fabryka kół tarczowych Pronar, a radczyni prawna z Łomży i pisarka w jednym, Anna Rybakiewicz, została mianowana odkryciem 2023 roku. Niesamowite uczucie i jeszcze sobie nie zdaję z tego sprawy, że zostałam wybrana, bo jak zobaczyłam swoje książki na Telebimie i usłyszałam swoje nazwisko, to od tamtej pory nie wiem, co się dzieje. To wszystko dzieje się w takim niesamowitym tempie. Ale jestem szczęśliwa, naprawdę, bo czuję się w końcu doceniona i nie dość, że ludzie czytają moje książki, to jeszcze zostałam dostrzeżona przez kapitułę konkursu. W kategorii społeczeństwo zwyciężyła inicjatywa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Poznajemy Podlaskie. Jako najlepszy projekt 4.0 wskazano super nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach. To jest duże wyróżnienie, motywujące do dalszej pracy i takie podkreślenie tego sukcesu, że można powiedzieć od pomysłu, zdobycie środków finansowych, wyposażenie i realizację i mamy ten sukces. No, Podlaska Marka świadczy o tym, że zostaliśmy zauważeni, że nasze Centrum Kształcenia Zawodowego jest nowoczesne. Jesteśmy przykładem dla innych i polecam dla wszystkich, aby zobaczyli nasze Centrum Kształcenia Zawodowego, bo to jest jak lot w kosmos. Producent okien i drzwi firma Monolit została doceniona w kategorii biznes, a odbywającym się na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej East Design Days przypadł tytuł wydarzenia minionego roku. Uczelnia doceniona została także w kategorii kultura za organizację Dni Kultury Studenckiej Juvenalia Białystok 2023. Radość ogromna, emocje niesamowite, ponieważ zostały nagrodzone dwa gigantyczne projekty Politechniki Białostockiej, które przede wszystkim pozwalają Politechnice wyjść poza mury i zaprosić też mieszkańców miasta, regionu do nas, do naszej siedziby. East Design Days, czyli wydarzenie, które łączy designerów, architektów, technologów, inżynierów i juwenalia, które są świętem studenckim, ale takim, które integruje również mieszkańców miasta i województwa. Bardzo się cieszę, że te dwa projekty,
w które zaangażowanych jest mnóstwo osób, zyskały uznanie kapituły Podlaskiej Marki Roku. Stowarzyszenie Białostocki Klub Kibiców Niepełnosprawnych zwyciężyło w kategorii Marka bez barier za pierwszą w Polsce galę paraboksu Seven Stars Paraboxing Night. Jego prezes Wojciech Grabowski podkreślił, że wszystko co dobre wywodzi się z naszego województwa i powinno dalej iść w świat. To jest już drugi raz, kiedy zdobywamy Podlaską Markę. W 2020 roku zdobyliśmy Podlaską Markę Konsumentów. Natomiast emocje są tak samo silne, tak samo duże. Piękna gala, piękny plebiscyt, duża konkurencja. Tym bardziej jest nam miło, że możemy wziąć tutaj udział. Już sama nominacja była dla nas ogromnym zaszczytem, a to, że udało się wygrać, fantastyczne uczucie, bo to sprawia, że nam się chce dalej działać. Mamy głowy pełne pomysłów. Już 29 czerwca tutaj na dużej sali Opery i Filharmonii Podlaskiej odbędzie się druga gala, tym razem gala międzynarodowa. Ta pierwsza przyczyniła się do tego. Ludzie zobaczyli to na całym świecie. W ciągu tygodnia walki nasze obejrzały blisko 1 000 000 osób, więc ogromny sukces. Odezwali się ludzie z Kenii, z Gany, z Francji, z Włoch, więc robimy galę międzynarodową. Oczywiście zawodnicy z Polski również. Podlaskiej Marce towarzyszy od lat plebiscyt Podlaska Marka Konsumentów, w którym to internauci wybierają w głosowaniu swojego faworyta. W tym roku zwycięzcą został pokaz akrobacji lotniczych Odlotowe Suwałki Airshow. Nagrodę odebrał prezydent Suwałk Czesław Rankiewicz. Honorowym ambasadorem województwa podlaskiego został Wojciech Fortuna, polski skoczek narciarski, mistrz olimpijski i mistrz świata z Sapporo. Były sportowiec od 20 lat związany jest z Suwalszczyzną i tamtejszym wojewódzkim ośrodkiem sportu i rekreacji w Szelmencie. To jest ogromny zaszczyt. Zobowiązanie jeszcze większe jak do tej pory. Ja, tak jak mówiłem, 20 lat jestem, mieszkam na Podlasiu, ale ja się nie spodziewałem takich wielkich zaszczytów. Byłem mistrzem olimpijskim, mieszkałem w Zakopanem. Muszę o tym powiedzieć, co chcę, ale na koniec, podczas mojej nieobecności, Zakopiańskie Prawo i Sprawiedliwość, kiedy byłem w Stanach, wymeldowali mnie sądownie, więc jak oni usłyszą, kim ja jestem na Podlasiu, to może będą żałować. Ja nie gniewam się na miasto, bo to jest moje miasto, ja kocham Zakopane, kocham Tatry, ale moje życie już się tak ukształtowało, że ja przyjechałem, jak to się mówi, na koniec świata, a wie pani, po co górol jedzie na koniec świata? Proszę nam powiedzieć. No tylko może za babą przyjechać na koniec świata. Za żoną. Wobec tego, jak się żyje w województwie podlaskim? Żyje się mi bardzo dobrze. Pracuję w ośrodku sportów zimowych od 11 lat. Rozwijamy tam pięknie tą aleję sportu. W tym roku, korzystając już z okazji, chciałem serdecznie zaprosić wszystkich, kto tylko jest chętny, bo będzie bardzo ważna impreza, stulecie polskiego olimpizmu. Płyty wszystkie są już przywiezione do Szelmentu i odsłonimy 6 września. Zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału, bo to jest 9. edycja i to już nie jest alejka, tylko to jest prawdziwa aleja. Ponad 100 płyt i 6 obelisków. Tytuł ambasadora podlaskiej gospodarki w tym roku należy do Henryka Owsiejuka, prezesa zarządu firmy Malał Spółka ZOO. Nagrodę wręczył mu przewodniczący sejmiku Cezary Cieślukowski w towarzystwie wojewody Jacka Brzozowskiego. Jak się okazuje, kluczem do sukcesu jest słuchanie innych i pozytywne nastawienie do życia. Najważniejsze jest to chcieć. Chcieć. I jak to jest, to wszystko wychodzi. No, także myślę, że te prawie 50 lat, które się i w przemyśle, i w społeczności, i w rodzinie dzieje się dobrze. To jest to, co jest. Podczas jubileuszowej gali Podlaskiej Marki wystąpiła utalentowana i energetyczna Natasza Urbańska oraz Sławek Uniatowski.